Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Ontology. Zapraszam serdecznie Was do oglądania i słuchania tego odcinka. Projekt Ontology, niezwykle ciekawa propozycja tej ze strony organizacji odpowiedzialnej za ten projekt. Według założeń przeznaczeniem tego projektu jest typowy tak zwany biznes, czyli organizacje. Tutaj najbardziej popularnym przykładem potencjalnego wykorzystania tego projektu są na przykład przychodnie lekarskie, w której to zaimplementowanie takiego blockchainu będzie umożliwiało łatwą wymianę danych na przykład pacjentów pomiędzy poszczególnymi placówkami, prowadzenie całej historii choroby, następnie w połączeniu z tego z jakimś publicznym blockchainem, na przykład Neo. Tutaj dodam też, że te dwa projekty są z tej samej firmy, z firmy OnChain. Ta firma odpowiada zarówno za projekt Ontology, jak i zarówno za projekt Neo. W połączeniu Ontology z takim publicznym blockchainem typu Neo możliwe na przykład będzie również do tej historii leczenia pacjenta, a również na przykład prowadzenie rejestru wydanych recept w aptekach. Połączone to ze smart kontraktami będzie umożliwiało na przykład rozwiązanie smart kontraktu w momencie, kiedy dany lek w aptece na przepisane dolegliwości zostanie wykupiony. W tym momencie lekarz również będzie obserwował zmiany na bieżąco, to co dzieje się z danym pacjentem. Także ten temat niezwykle ambitny, ale też również bardzo trudny w realizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy odnośnie ochrony danych osobowych w tego typu instytucjach. Serwis CoinPaprika, podstawowe dane o projekcie. Projekt jest już w fazie gotowego produktu, także ciekawa sprawa. Jest to projekt pochodzący z Chin, Code Progress. Tutaj widzimy, że systematycznie cały czas jakieś zmiany do produktu są dołączane, są prowadzone. Także kierując się tym wykresem, wygląda to dosyć obiecująco. Przejdźmy sobie teraz na główną stronę organizacji na GitHubie. Ontology, organizacja. Tutaj kilka produktów. Przypięte z nich to oczywiście główne repozytorium kodu Ontology napisane w języku Go, język pochodzący od firmy Google. Dosyć wydajny, także oczywiście odpowiedni wybór do tego typu projektu. Dokumentacja i oczywiście możliwość zgłaszania ulepszeń do projektu w postaci oddzielnego repozytorium na GitHubie. Omówimy sobie teraz to, co tutaj można wyczytać z GitHuba tego projektu. Ponad 2000 commitów, 16 branży deweloperskich. Opisane główne featuresy, w jaki sposób budować kod na własnym komputerze. Ciekawe jest też również to, że omówiony jest i przygotowany kontener na Dockerze. To jest narzędzie, które niezwykle ułatwia wdrażanie nowych projektów. Także tutaj duży plus za Dockera. Issues. Obecnie mam ponad 20 otwartych, prawie 150 zamkniętych. Niektóre są tutaj labelowane, ciekawa sytuacja, ponieważ mamy też tutaj sharding. Także również bardzo dobrze przygotowane, chociaż tych labeli powinno być znacznie więcej i powinny one się wyróżniać kolorami pomiędzy sobą. To na pewno by ułatwiło i zwiększyło czytelność tej zakładki tutaj. Pull requesty. Również szereg gotowych do wdrożenia. Część nadal oczekuje na akceptację.
Niestety nie ma tutaj powiązania w żaden sposób z roadmapem, także nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który pull request tyczy się konkretnego punktu na roadmapie tego projektu. Projects, tutaj nic nie mamy. Wiki również nie. Odnośnie bezpieczeństwa tego projektu i zgłaszania potencjalnych podatności, to tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja. Nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem. Chodzi mi konkretnie o portal SlowMist, czyli też mamy zewnętrzny program bug bounty dla tego projektu. Tym razem na portalu SlowMist, dlatego szczerze mówiąc pierwszy raz się spotykam z tym portalem. Niestety nie widać tutaj gotowych wcześniej zgłoszonych raportów, tylko ogólne zasady przyjmowania zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa, także nie wiemy, co zostało zgłoszone, w jaki sposób zostało nagrodzone i czy w ogóle tego typu akcje miały miejsce, jeśli chodzi o ten projekt. Tutaj można też zwrócić uwagę na to, że nagrody za najbardziej krytyczne podatności są wypłacane w Tetherze, a podatności o mniejszym wpływie w tokenie ONG, który również jest tokenem pochodzącym od organizacji odpowiedzialnej za projekt Ontology. Zakładka Insights na GitHubie. Dane z ostatniego miesiąca, 16 zmerżowanych pull requestów, czyli całkiem w porządku. Jedna otwarta, 3 zamknięte issue, 3 nowe. Także cały czas widzimy tutaj, coś się dzieje. Pull requesty są na bieżąco merge'owane. Tutaj nawet widać z ostatniej doby mamy zmiany. Także projekt jak najbardziej żyje i coś się tutaj w nim dzieje. Projekt oczywiście też jest i powinien być zwrócony frontem do deweloperów. Z tego względu, iż ktoś te projekty w poszczególnych organizacjach musi tworzyć. Oczywiście tutaj organizatorzy tego systemu chwalą się tym, iż wdrożenie Ontology dla biznesu jest niezwykle proste i nawet nie wymaga konkretnej wiedzy odnośnie blockchainu. Mimo wszystko znajomość tego środowiska przez zespół deweloperski zewnętrzny wdrażający to rozwiązanie takiej organizacji jak na przykład przychodnia lekarska musi jakieś być, dlatego wsparcie ze strony tutaj projektu dla programistów również powinno być dosyć duże. Ontology, kierując się właśnie takimi założeniami, posiada dedykowaną stronę dla programistów developeront.io, gdzie tutaj możemy się zapoznać z wszelkimi toolsami przeznaczonymi dla programistów. SDK oczywiście do rozwijania, Ontology IP, czyli Application Protocol Interface do wymiany danych pomiędzy innymi systemami. Każdy taki projekt ma tutaj link do dokumentacji, prowadzi nas również do projektu na GitHubie, także wygląda to jak na chwilę obecną całkiem w porządku. DAPSy, czyli to, czym projekt może się pochwalić. Oczywiście ta strona powinna być również śledzona przez wszystkie osoby zainteresowane tym projektem, czy tych DAPSów bazujących na platformie Ontology przybywa, czy nie przybywa, bo wiadomo, że większa liczba tego typu projektów na tej infrastrukturze będzie świadczyła o większej adaptacji tego rozwiązania i tym samym o zwiększeniu jej popularności. Także tutaj też warto zaglądać. Ciekawą sprawą również jest oddzielna organizacja na GitHubie Ontio Community, gdzie mamy właśnie implementację bibliotek do pozostałych środowisk programistycznych. Widać, tutaj mamy możliwość tworzenia aplikacji w oparciu o Androida, korzystającej właśnie z blockchainu Ontology, również projekt rozwijany. Ostatnio 11 dni temu, także coś jest, trzeba byłoby zweryfikować, czy to rzeczywiście działa.
Tak samo mamy tutaj połączenie do Unity. Unity jest to framework do tworzenia gier, także to również ciekawa implementacja. Ontology do Objective-C, czyli do aplikacji tworzonych na platformę iOS, na iPhony, na iPady. Ontology PHP, środowiska webowe, ponownie Unity, SDK dla języka C#. Także rzeczywiście dużo, dużo bibliotek, dużo ciekawych projektów. Część z nich widać, że dopiero jest planowanych w tworzeniu. Tutaj widać na wykresie małą dosyć aktywność w niektórych z nich. Niemniej jednak tutaj osoby odpowiedzialne za projekt mają w planie szeroki, szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o jego rozwój. Dziękuję Wam. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Ontology. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do pozostawienia ich w komentarzach. Jeśli chcecie, abym przeanalizował jakiś projekt, proszę również o zgłoszenie tego w komentarzu wraz z jakimś pojedynczym zdaniem odnośnie tego, dlaczego ten projekt jest dla Was interesujący. Ontology, ciekawe rozwiązanie, tak jak wcześniej wspomniałem, będzie trudno to zaimplementować właśnie w takich organizacjach pożytku publicznego, ze względu na to, iż teraz jest bardzo duży nacisk na ochronę danych osobowych. Także według mnie jeszcze trochę czasu musi upłynąć na jakieś prawdziwe komercyjne realizacje. Z drugiej strony pamiętajmy, że jest to projekt chiński, a w tym kraju ochrona danych osobowych, o ile w ogóle występuje, nie ma tak dużego znaczenia jak u nas w Europie. Dlatego może tam w tamtym kraju, w tamtej kulturze szybciej się doczekamy potencjalnych ciekawych rozwiązań. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć.